Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy na chwilę do multimetrów, wel, mierników uniwersalnych. Zastanawiam się, jak nazwać ten odcinek. Wydaje mi się, że trafną nazwą tego odcinka będzie nazwa: Wybrane parametry multimetrów w nawiasie mierników. Pamiętacie, opowiadałem wam w jednym z ostatnich odcinków o multimetrach, o dużej mnogości różnych funkcji, które według mnie są istotne i możemy albo wręcz, wręcz czasami musimy je brać pod uwagę. Oczywiście, tak jak wam wcześniej wspominałem, bardzo często, jak to się mówi, CCC, czyli cena czyni cuda, jeśli mamy ograniczony budżet, to niestety nie będziemy za dużego wyboru. Mieć mogli. W tych pewnie najbliższych losowo wybranych kilku odcinkach chciałbym Wam trochę bardziej zwrócić uwagę na pewne funkcje, które sobie zmierzymy, sprawdzimy, a które czasami przez niektórych użytkowników są pomijane bądź też część z użytkowników w ogóle o takich funkcjach nie ma pojęcia. Tak jak Wam wspomniałem, ja Wam nie będę opowiadał za bardzo od strony metrologicznej, bo porównań mierników czy na YouTube, czy gdzieś tam na różnych stronach jest bardzo duże. dużo. Ja będę chciał Wam zwrócić uwagę na pewne aspekty, które mogą być fajne, przydatne w użytkowaniu codziennym. Dzisiaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na w zasadzie dwie funkcje. Plus wykonamy sobie pewne pomiary, które czasami są dla konkretnego miernika gdzieś tam w instrukcji, w dokumentacji umieszczone, a czasami pewne rzeczy są pomijane. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam, podzielić się z Wami moimi doświadczeniami na temat dwóch funkcji. Pierwsza funkcja to jest, ja ją nazywam tak naprawdę, pamięć ustawień. A druga funkcja to jest w zasadzie można powiedzieć bajer, oczywiście bez którego można się obejść, ale nie ukrywam, że szukałem miernika z takim bajerem i ten UT61 posiada. Posiadają go również niektóre fluki. Niestety nie posiada go ani Sanwa, ani Brymen. Przynajmniej te, które mam. Mam jeszcze oczywiście jednego Brymena tutaj, który którego też już dobrze znacie. Żaden z tych mierników tej funkcji nie ma, a według mnie jest to dosyć przydatne. Co to za funkcja? Za chwilę Wam o tym opowiem. Najpierw bardzo szybkie streszczenie funkcji, która, tak jak powiedziałem, przeze mnie jest nazywana pamięcią ustawień. Wybaczcie, niestety, mierniki są ustawione tak jak są, ale inne ustawienie spowodowałoby, że widzielibyście moje lampy w zasadzie Żyrandol. Taki stary, kilkudziesięcioletni, i no, musi to być tak zestawione, a nie inaczej. Cały czas nie mam niestety czasu, żeby przysiąść, zrobić przystawkę do oświetlenia, która będzie powodowała, że różnego rodzaju żarówki, diody LEDowe nie będą migotać, ale. Nie o tym miał być dzisiaj odcinek. Tak więc zaczynamy na szybko od funkcji, która, tak jak Wam powiedziałem, jest nazwana przeze mnie pamięć ustawień. O co w tym wszystkim chodzi? Ta funkcja ma tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to się u mnie w firmie mówi. O co chodzi? Tak jak Wam wspominałem, chcę Wam opowiadać o funkcjach, które najczęściej są używane. I które tak naprawdę mogą stanowić o tym, jak szybko i jak skutecznie będziemy wykonywać pomiary miernikiem. Oczywiście nie mówię tu o ilości, że tak powiem, zliczeń. Mówimy, jak to się mówi, o troszkę czymś innym, czyli o pomiarze chociażby rezystancji. I teraz, co autor, mia, co autor ma na myśli? Zobaczcie, już od wielu wielu lat produkuje się mierniki, gdzie na pokrętle mamy po kilka funkcji umieszczonych, no widzicie niestety, będzie się to odbijać. Po kilka funkcji umieszczonych nazwijmy w konkretnej pozycji. I teraz często jest dosyć istotne, że na przykład wykonujemy pomiary rezystancji Miernik się automatycznie wyłączy, bądź my go wyłączymy. Chcemy wrócić z powrotem do pomiarów rezystancji, a niestety miernik ustawia się na innej funkcji wybranego. To jest złe słowo zakresu pomiarowego, ale danej funkcji. No niestety, muszę już użyć tego określenia. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie miernika UT61E. Chcę sobie zrobić pomiar rezystancji. Skończyłem pracę, wyłączam miernik. Przychodzę za chwilę ponownie. Chcę dalej pracować i chcę znowu mierzyć rezystancję. Akurat w tym przypadku miernik domyślnie ma ustawioną rezystancję, więc niestety nie trafiłem. Ale nie zrażając się, załóżmy, że jednak chciałem sobie sprawdzać ciągłość obwodu albo nie, test diody. Wykonałem sobie testy diody, wyłączam miernik i chciałbym z powrotem wrócić do testu diody. Jak widać, miernik domyślnie ustawia się na pomiar rezystancji. Ktoś powie no stary, no ale tak naprawdę najczęściej mierzysz rezystancję, więc z tych powiedzmy funkcji, które tutaj są dostępne. No powiem wam szczerze, różnie to w życiu bywa i każdy z was oczywiście może mieć inne zdanie, inne doświadczenia. Ja dosyć często używam też oczywiście miernika rezystancji jako miernika rezystancji. Natomiast czasami jest tak, że szukając gdzieś tam jakiegoś uszkodzenia, muszę wykonać cykl pomiarów konkretnych, i tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, dosyć często używa się po prostu chociażby właśnie w trybie piszczyka, ciągłości obwodu, jak zwał, tak zwał. No i później nie wiem, człowiek idzie na chwilę za przeproszeniem do łazienki czy coś tam napić się, przekąsić, wraca za dosłownie 5 minut. No i chce dalej kontynuować pomiary, a to się okazuje, że miernikiem trzeba niestety przeklikać. Miernik Sanwa zaraz sobie sprawdzimy. Powiedzmy, że już ciągnijmy dalej ten test powiedzmy ciągłości obwodu. Wyłączamy Idziemy, tak jak powiedziałem, w pewne miejsce, wracamy, i miernik pamięta ostatnie ustawione wartości. Sprawdźmy sobie brymena. Powiem Wam szczerze, że kiedyś zrobię Wam porównanie tego w stosunku do tego, ale widzicie, że to pokrętło ciężej pracuje. To przez to, że jest no to z jednej strony jest już wypracowane, a z drugiej strony ono zawsze chodziło lekko mimo wszystko, tak jak już wielokrotnie na elektrozie pisałem i nie tylko, mimo wszystko to jest mój ulubiony miernik mimo, że ten ma fajniejsze niektóre bajery ale o tych bajerach jeszcze sobie poopowiadamy mamy znowu tester ciągłości, ale żeby nie było wejdźmy sobie tam, przejdźmy przez pozostałe funkcje mamy tester ciągłości, wyłączamy poszliśmy znowu gdzieś, wracamy i multimetr pamięta. Tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, dla jednych będzie to plus, dla drugich będzie to minus. Ja osobiście przyznam szczerze, wolę, jak mierniki pamiętają e, ostatnio ustawione czy wybrane parametry. Tak więc mm, na tą chwilę mogę powiedzieć y, tyle, że mm, według mojej opinii, mojej oceny, jest to dla mnie dosyć istotny warunek. Który przy wyborze ewentualnego miernika brałbym pod uwagę, ale tu niestety rodzi się pewnego rodzaju problem, pytanie. Bardzo często nie jest to niestety umieszczone gdzieś w dokumentacji technicznej, dlatego też jakby ja zwracam Wam na to uwagę, żebyście też gdzieś tam ewentualnie pytając się sprzedawców, czy miernik posiada pamięć, czy nie. Czy ona będzie dla Was przydatna, czy nie, to już jest inna para kaloszy. Przejdźmy zatem teraz do drugiej części. <grym> Naiwnie myślałem, że ten film zmieści się dosłownie w 5-10 minutach, ale niestety się nie zmieści. Druga fa fajna funkcja, o której zacząłem Wam opowiadać, to jest tak zwany piszczyk, ja go tak nazywam. Przy testowaniu czy ciągłości obwodów, to jest oczywiste, to mają mierniki, ale przy na przykład testowaniu diod różnego rodzaju w układzie bądź niewielkich rezystancji, mamy tutaj tak zwaną diodę prostowniczą standardową. O co w tym wszystkim chodzi? Bardzo często, mając jakiś element w układzie. Dotykamy sądami, sądą z jednej, z drugiej strony, i nie chce nam się odwracać głowy, odwracać wzroku od badanego elementu, ale też nie zawsze mamy pewność, że prawidłowo dołączyliśmy sądy pomiarowe i one na pewno stykają się z badanym elementem. Czy mierząc szybko rezystancję, czy mierząc szybko diodę. Widzicie? Miernik oczywiście już zdążył się przełączyć, a ja chcę wejść najpierw na test diody. I to tak jak widzicie, musiałem wykonać kilka ruchów, które już generalnie spowodowały, że miernik według mojej oceny traci na funkcjonalności, co oczywiście nie oznacza, że go dyskwalifikuję, prawda? Bo muszę z powrotem teraz przeklikać na test diody. O co w tym wszystkim chodzi? Lubię, jak to się mówi, tłumaczyć, ale też lubię pokazywać. Zamiast tak zwanych końcówek, sąd pomiarowych, akurat mam zapięte bananki, bo tak mi się wydaje, że po prostu będzie mi wygodniej. Podłączamy sobie miernik i załóżmy, przytykamy do. Słyszycie to pojedyncze piśnięcie? Daje nam to znać, że sądy zostały prawidłowo. Dołączone do badanego elementu. Oczywiście ten badany element ma pewne ograniczenia, zaraz sobie to zmierzymy. Ale oczywiście w teście diody najczęściej sprawdzamy gdzieś tam diody bądź bardzo małe rezystancje, szukamy zwarcia. I jeśli chodzi o test diody, to jak nie zapomnę, to zmierzymy sobie jeszcze, jakie napięcia wystawiają te mierniki przy testowaniu diod. Co może być ważne podczas właśnie testowania elementów w obwodzie, bo zbyt wysokie napięcie, podane przy tak prozaicznej czynności jak e, mierzenie czy pomiar diod i innych elementów, może uszkodzić nam elementy, które są zasilane niskim napięciem na płytach głównych. I ktoś może nieświadomie doprowadzać do uszkodzeń e, czasami sprawnej płyty, e, albo e, może powodować lawinowe uszkodzenia. Ok, ale wróćmy z powrotem do naszego testu diody. Czyli zakładamy, że mamy gdzieś zwarcie. No to miernik oczywiście akurat w tym przypadku miga. Miga raczej zaświeca się na czerwono. Tak patrzę, czy on będzie szybszy w teście diody. Czy będzie szybszy w teście? W teście, wybaczcie, muszę niestety to zweryfikować, bo mam pewne. Zobaczcie, jaka jest różnica w szybkości. Aż tak się nie bawiłem jeszcze tym miernikiem, i dopiero teraz to zauważyłem. Ale wróćmy do naszego tego testu diody. Czyli przykładając końcówki pomiarowe do bananego elementu. Miernik sygnalizuje mu, sygnalizuje nam, że sądy zostały prawidłowo podłączone. Zobaczymy, czy odwrotne podłączenie spowoduje pipczek, No oczywiście, że nie spowoduje. Czy jest to fajne czy nie? Według mojej opinii jest to fajne. Już Wam chyba wspominałem, że... Szukałem miernika właśnie z taką funkcjonalnością. Na pewno niektóre mierniki Fluka mają taką funkcjonalność. I w mojej opinii, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, bardzo często jest tak, że muszę wykonać no, dobrych kilkadziesiąt pomiarów, takich na chybił trafił i wbrew pozorom, to, że nie muszę odrywać oczu od. Płyty, którą naprawiam, i przekręcać jej na miernik, to robi dużą różnicę. Yy, mówiłem wam wielokrotnie, że nie zawsze udaje się, jak to się mówi, logiką, szybko znaleźć uszkodzenie, więc bardzo często, jak to jeden pan, nigdy nie pamiętam, czy on jest ze Stanów czy, yy, czy z Kanady, muszę, muszę sobie to w końcu przypomnieć. Yy, Poza sprawdzeniem, powiedzmy, jakiejś tam płyty elektronicznej, e, wzrokowo, jak to on mówi, zna, próbie znalezienia e, rzeczy oczywistych, e, wykonuje tak zwane randomowe, czyli losowe pomiary e, w pewnych określonych punktach e, układu i wbrew pozorom, właśnie e, to, czy miernik piszczy, czy nie piszczy, e, przy przyłożeniu e, sąd. Plus, jak szybko działa na przykład pomiar rezystancji, to decyduje o tym, ile tego sprzętu dziennie jest w stanie przerzucić. Po prostu zwiększa się, jak to się mówi, prędkość lokalizowania usterek, skracamy czas naprawy, znalezienia usterki również. W efekcie można więcej zarobić. Więc to są takie rzeczy, które nie zawsze przez kupujących multimetry mierniki są. Gdzieś tam w jakimś stopniu, no nie lekceważone, ale e, brane pod uwagę. Natomiast wbrew pozorom, tak jak powiedziałem, jeśli tych pomiarów trzeba bardzo dużo wykonać, to szybkość pomiaru rezystancji plus właśnie e, szybkość działania testera e, ciągłości obwodu ma znaczenie. A to tak jak przed chwilą Wam powiedziałem, na przykładzie e, chociażby właśnie sprawdzana, sprawdzania diod, też ma znaczenie, tak jak widać... W momencie, gdyby było zwarcie na diodzie, to oczywiście miernik zapiszczy. Tyle jeśli chodzi o funkcję tego takiego pojedynczego sygnału, w momencie, kiedy miernik wykryje no, tak naprawdę przepływ prądu, bo to do tego wszystkiego się sprowadza. Ale powiem Wam szczerze, tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, chciałbym sobie zmierzyć. Pewne rzeczy i chciałbym przede wszystkim zmierzyć do jakiej rezystancji. Tego chyba jeszcze nikt nie mierzył na YouTube. Akurat ten miernik będzie w stanie powiedzmy podawać ten sygnał na. Niech ja zobaczę, czy mamy to zwarte. I teraz przeprowadzimy sobie kilka testów. Wybaczcie, może to piszczeć. Czyli mamy w tej chwili potencjometr, który ma zwarte te dwa ze sobą te dwie nóżki i tak jak widać miernik powinien mieć 1 kilo. Tak się zastanawiam, czy w jakiś sposób tego nie, eee... nie wyciszyć. Wybaczcie, musiałem zakaszleć strasznie suche powietrze ma. Czyli tak, jeśli mamy bliską rezystancję, rezystancję bliską 0, to oczywiście multimetr pokazuje 0 V, piszczy sygnałem ciągłym i świeci nam się na czerwono wskaźnik. Teraz będziemy sobie zwiększać tą rezystancję i zobaczcie, zmieniła nam się, nie, jeszcze się nie zmieniła. Tu już przy e, takiej rezystancji zmienił nam się kolor, kolor lampki. Czyli on już raczej nie wykrywa tego jako czyste zwarcie. Tylko powiedzmy, jeśli byśmy tą przyrównali kolor e, świecenia tej e, diody, wskaźnika na, e, na termometr do mierzenia temperatury, no to e, miernik ewidentnie pokazuje, że e, no, płynie jakiś tam prąd w obwodzie. Spadek napięcia nam 0,12. No, i że to już nie jest sytuacja jakaś taka powiedzmy, czysto zwarciowa. Czyli można powiedzieć, że ta temperatura e, jest ok, jak widać. Jeszcze wykonuje nam pisk. Jeszcze. 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 Tak się zastanawiam, czy. Jeszcze, no, będę jechał trochę więcej. O, jeszcze, co to był za rezystor? 1 kilo, potencjometr 1 kilo, i tak jak widać, przy 1 kilo, on jeszcze tu mamy 10 kilo. Przy jednym wolcie jedźmy szybciej. Powiem Wam szczerze, nie robiłem tego testu, a zaraz Wam opowiem, dlaczego chcę to zrobić. Już koniec. Przy tej wartości, mniej więcej rezystancji, multimetr już nie wykonuje nam tego pisku. Sprawdźmy, to jest, jaka to jest rezystancja. Tak jak widać, mniej więcej 7,6, pewnie 7,5 km. Do tej wartości, jeśli będziemy testować elementy w obwodzie i jeśli ta rezystancja będzie mniejsza, powiedzmy od 7,5 km, to miernik nam zasygnalizuje poprawność przyłożenia sąd pomiarowych. Co, tak jak Wam przed chwilą wspomniałem, z mojego punktu widzenia przekłada się bezpośrednio na skrócenie czasu poszukiwania usterki, i nie ukrywam, że jest to przynajmniej dla mnie bardzo wygodne. Ok, więc sprawdziliśmy sobie coś, czego chyba jeszcze nikt nigdy nie sprawdzał. Oczywiście mogę się mylić, mylić ale przyznam szczerze, mam te mierniki wiele lat. I na przykład nie sprawdzałem, który z tych mierników, jakie wystawia napięcie przy tak zwanym teście diody. Za chwilę sobie to sprawdzimy. Tak jak Wam wspomniałem, wbrew pozorom czasami jest to istotne, bo na przykład czasami sprawdzamy sobie diody świecące. Można, jeśli miernik podaje wystarczająco duże napięcie i jakiś tam prąd może popłynąć wystarczający, żeby zaświecić diodę LED. No wówczas możemy sobie miernikami na wprost, na, na, używając testu diody, sprawdzać diody LED świecące. Oczywiście o tym mówimy, ale tak jak Wam powiedziałem, zbyt wysokie napięcie czasami, mimo tego, że pewnie miernik nie jest w stanie wystawić zbyt dużego prądu, no może zaskutkować tym, że w skrajnym przypadku może dojść do uszkodzenia jakiegoś. Badanego elementu, więc warto to też wiedzieć. Sprawdźmy sobie zatem na szybko, jakie napięcie daje w teście diody. Daje miernik UT61E. Jak widać, około niecałe 3 V. Sprawdźmy zatem odwrotnie, jakie napięcie daje ten miernik. No, troszkę mniej, 2,9 V. Zatem został nam do sprawdzenia jeszcze jeden miernik. No tu mamy test diody. No, zobaczmy mniej więcej czy te wskazania się e, pokryją. O no, mniej więcej e, i zatem sprawdźmy tu na teście diody. Jak widać, Sanwa wystawia nam największe napięcie przy tak zwanym teście diody. Czas na podsumowanie. No, obiecałem sobie, że te podsumowania nie będą jakoś, jakieś piekielnie drogie. Drogie, piekielnie długie. To, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, jeśli chodzi o takie powiedzmy dwie, a w zasadzie dwie i pół funkcji, które z mojej perspektywy mogą być ciekawe, to jest, tak jak wspomniałem już dzisiaj wielokrotnie, tak zwana pamięć ustawień, która często jest fajną rzeczą. I mnie osobiście w tym mierniku brakuje tej pamięci ustawień. Tak jak Wam wspomniałem, jedni stwierdzą, że to jest wada, inni powiedzą, że to jest wbrew pozorom zaleta, bo oni wolą, jak miernik się powiedzmy, zeruje. Dzisiaj sprawdzaliśmy, znaczy, zeruje. Ustawia akurat w pomiar rezystancji. Dlaczego ja się tak czepiam tego pomiaru rezystancji? No, dlatego że, tak jak wam powiedziałem, wbrew pozorom rezystancja i napięcie stałe to są dwie rzeczy, które najczęściej mierzę. I na przykład mam też jeden z mierników, który notorycznie, nie wiem, i chyba to jest jakiś Unite, po włączeniu przełącza się na pomiar napięcia przemiennego. Po wybraniu oczywiście funkcji pomiaru napięcia. On chyba tam w automacie jest, już nie pamiętam. Pokażę Wam kiedyś ten miernik. To jest jeden z moich służbowych mierników podręcznych, i powiem Wam szczerze, że to osobiście mnie bardzo drażni. Nie wiem dlaczego, ale tak jest, bo trzeba po prostu zwracać uwagę przy korzystaniu z tego miernika, właśnie w, chcąc mierzyć, oczywiście, napięcie stałe, w co ten skubaniec się przełączył. Druga rzecz, że oczywiście ma wyłącznik tutaj, niestety. Przy pomocy klawisza i pakując do pokrowca, do walizki narzędziowej, często gdzieś tam coś się wciska. Miernik jest włączony. Potrzebuje wyjąć miernik i jest amba, bo się okazuje, że bateria się rozładowała. Mimo tego, że miernik ma auto power off, pamięć. Dla jednych będzie to zaleta, dla drugich będzie to wada. Kolejna rzecz. Czyli druga funkcja to jest kwestia właśnie tej sygnalizacji akustycznej w momencie, kiedy mamy dołączone sondy pomiarowe do badanego układu, do badanego obwodu. A tak jak widzieliście, rezystancja gdzieś tam w tym obwodzie jest mniejsza niż 7,5 kg. I powiem Wam szczerze, to jest właśnie też bardzo fajna informacja, bo te 7,5 kg to, powiem szczerze, E, już jest na tyle duża rezystancja, że można mm, no dosyć dużo elementów, jak to się mówi, zmierzyć e, szczerze, to powiem Wam, że obstawiałem może 1 kilo to będzie maks, e, może 100 ohmów 200 omów, no nawet nie zakładałem, że będzie to 1 kg, obstawiałem dużo, dużo mniej, a tu jest takie miłe zaskoczenie 7,5 kilo, Według mnie, według mojej oceny jest to bardzo fajne i tak jak Wam wspomniałem, na pewno niektóre mierniki UniT mają właśnie ten, tą sygnalizację akustyczną. Na pewno fluki, niektóre mierniki. Tak powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o fluka, to mam zdanie takie, jakie mam. Myślę, że ktoś, kto tam na elektrodzie w dziale warsztat od czasu do czasu zagląda, to jest w stanie gdzieś tam jakieś moje posty znaleźć. I no, dla mnie, niestety, niestety, współczesne fluki nie do końca są warte swojej ceny. Oczywiście, tu jest kwestia dyskusyjna. W przypadku, kiedy ktoś jest tak zwanym automatykiem utrzymania ruchu, gdzie musi mieć pewność, że miernik będzie trzymał klasę dokładności, będzie niezawodny, trwały i tak to oczywiście w takich sytuacjach nie ma co dyskutować. Wybór marki Fluke jest raczej oczywisty. Aczkolwiek przy cenie Fluka można było kiedyś mieć trzy takie sanwy. Teraz pewnie z 2,5 Brymena, więc po latach mogę stwierdzić, że Sanwa wciąż trzyma klasę. Bryman, brymen, przyznam szczerze, nie sprawdzałem, ale opieram się na tym, co inni wytestowali i myślę, że też będzie trzymał klasę. Sanwa ma ponad 12 lat, tak jak wam pokazywałem kiedyś chyba dokument zakupu. Działa do tej pory niezawodnie. Raz bezpiecznik od. Ograniczenia prądowego, ograniczenia od zabezpieczenia prądowego, albo raczej ograniczenia zabezpieczenia prądowego samotałem, się wybaczcie. Bezpiecznik, który zabezpiecza nam zakres pomiarowy. Ile tam on ma? 500 mA. Tak, 500 mA uległ uszkodzeniu, zamutałem się okrutnie, chciałem bardzo ładnie i elegancko wyszło jak zawsze po polsku raz się uszkodził, poza tym miernik nigdy nawet nie zaglądałem do niego do środka, tak jak Wam powiedziałem przydałoby mu się spa wewnątrz i zewnątrz kiedyś to zrobimy, ale to jest temat na jeden z innych odcinków z kolejnych ta funkcja tej sygnalizacji akustycznej tak jak widzieliście, wbrew pozorom może być ułatwieniem, bo nie wiem czy Wy też tak macie, że zdarzało mi się tak, że próbowałem gnieść tymi sondami na te pola, pola lutownicze, żeby mieć pewność, że y, sondy zostały prawidłowo przyłożone, jest styk elektryczny. I człowiek tak patrzy na ten miernik, na te sondy, dziuga, dziuga gdzieś tam po tych ścieżkach, niszczy te pola lutownicze, bo na mierniku ma jakieś dziwne wskazania, albo, albo zastanawia się, czy na pewno jest poprawnie to wszystko połączone. Więc taka sygnalizacja akustyczna może być pomocna i powiem Wam szczerze, że wygląda na to, że tak naprawdę nie ma miernika, przynajmniej. Wśród tych mierników, które ja mam i znam, który byłby dla mnie takim ideałem, bo tak naprawdę ideałem to by było skrzyżowanie e, poręczności, wielkości, sanwy, lekkości działania przełącznika zakresu, dokładności e, z kątem widzenia brymena, e, z podwójnym wyświetlaczem i z e, pipczykiem, jak to się mówi. E, Czym sygnalizatorem akustycznym u 61 e I teraz tak się zastanawiam, korespondowałem z jednym, a w zasadzie jeden z widzów. Jeden z was, drodzy widzowie, wysłał mi e maila, gdzie skomentował mój komentarz pod filmem pewnego pana RS, tak, RS tak naprawdę, w którym pokazywał i udowadniał, że pewne, pewien miernik. Pewnej firmy jest najlepszym na świecie. Ja mm, niestety nie omieszkałem skomentować tego i wyrazić swoje zdanie na ten temat. No i tam pod tym postem tego filmu jeden z Was właśnie napisał mi parę, parę rzeczy. Potem żeśmy korespondowali. Była bardzo miła korespondencja. Pozdrawiam. Yy, właśnie napisał mi coś na temat tej nowej sandy, Z jednej strony ją trochę, yy, jak to się mówi zjechał, ale po dłuższej korespondencji okazało się, że wbrew pozorom chyba jednak ta sanwa nie była taka zła. Zastanawiam się właśnie, czy ta sanwa PC nie pamiętam, ona 7000 się nazywa czy 7500. E, wybaczcie, jak zawsze e, skleroza złotej rybki. E, Zastanawiam się, czy, czy ta sandwa też ma taki piszczyk, bo gdyby się okazało właśnie, że sandwa ma, tak jak powiedziałem, podwójny wyświetlacz, przełącznik zakresu wciąż działa tak e, bardzo fajnie, pojawiło się podświetlenie, e, poprawił się kąt widzenia, jest ten piszczyk, jest pamięć e, ustawień. No to mogłoby się okazać, że rzeczywiście e, no, e, producent wykonał milowy krok. Do przodu. Jeśli ktoś ma z Was tą, powiedzmy, sanwę, dajcie znać, czy, czy, czy ten sygnalizator akustyczny, bardzo mi się spodobało to stwierdzenie, rzeczywiście w tych miernikach występuje, bo może się okazać, że jednak się przemogę. Może kilka mierników swoich gdzieś tam sprzedam, i może sobie taką sanwę zakupię, choć. Tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, jakoś strasznie mnie korci, żeby kupić sobie Steve'a Miernik ten z EV Bloga. One tam chyba około 160 euro. Najbliżej nas w Niemczech są dostępne. Z jednej strony, chciałbym go potestować, zobaczyć, czy on jest taki fajny. Z drugiej strony. No nie potrzebuję kolejnego 16 czy któregoś miernika, to taka ciekawostka, był u mnie niedawno kolega, naprawiałem mu pewien sterownik, tam prosta sprawa, skleiły się styki przekaźnika, trzeba było przekaźnik wymienić, kolega jest elektryko-automatyko-elektronikiem, i jak spojrzał, ile ja mam tych swoich mierników, to się złapał za głowę. On mówi: Ty masz tyle mierników, ile ja śrubokrętów. A powiedział, że ma kupę śrubokrętów czy wkrętaków, jak to woli. Też mam taką naleciałość z czasów PRL-u, że mówię śrubokręt, śrubowkręt, wkrętak, różnych, różnych używam. Form nazewnictwa, wiadomo czego. Słuchajcie, myślę, że nie ma co przedłużać w dzisiejszym odcinku mojego monologu. I tak się wystarczająco dużo nagadałem. Wiem, że nie lubicie długich filmów. Jak zawsze zakładałem, że może 10-15 minut się zejdzie, ale chciałem Wam pokazać chociażby ten test, właśnie z, tym, z tą rezystancją, do jakiej wartości ten sygnalizator będzie nam powiedzmy działał. Tak jak widzicie, funkcja dwustanowa. Naszego, powiedzmy, wskaźnika diodowego, która też może być fajna, bo czasami, jak ja to mówię, pewnych rzeczy nie widzimy tak, nie musimy o widzieć na wprost. Czasami, pewne rzeczy kątem oka można zauważyć, i tak jak w sygnalizatory, powiedzmy, że gdzieś tam na liniach produkcyjnych mają trzy kolory, więc czerwone, oczywiście, coś tam stanęło, zepsuło się, jest awaria, trzeba lecieć, linia stoi. Zielone no to jest normalny cykl pracy, a żółty. W sumie to nigdy nie wnikałem, ale domyślam się, że to jest jakaś sytuacja pomiędzy czerwonym a zieloną, czyli jakaś tam, jakiś tam nie wiem, błąd, jakiś problem. Ale nie, że ninia stoi. Powiem szczerze, nigdy, nigdy nie pytałem się żadnego automatyka, co tak naprawdę żółta lampka oznacza, ale to tak mógłbym sobie to wydedukować, nie będąc jak to się mówi w tej dziedzinie fachowcem. Nie przedłużając, w tym odcinku to wszystko. Wam bardzo dziękuję za uwagę. W kolejnych, gdzieś tam losowych, za jakiś czas odcinkach. Spróbujemy przyjrzeć się innym funkcjom, zobaczyć, które z nich mogą być tak naprawdę z waszego i z mojego punktu widzenia istotne, ale przyznam szczerze, że tak jak Wam powiedziałem, są pewne funkcje w tych miernikach, który, z których ja w zasadzie w ogóle nie korzystam: typu pomiar pętli prądowej mimo tego, że serwisuje czasami dosyć skomplikowane urządzenia, w których jest hydraulika, pneumatyka, przegrzana para, wysokie ciśnienie, bardzo niska próżnia, czy bardzo, bardzo niskie podciśnienie, żeby być bardziej, powinienem powiedzieć, bardzo wysoka próżnia i, bądź też bardzo niskie podciśnienie. Co tam jeszcze jest? Duże wymiary, no i oczywiście... Kupa sterowników PLC i nie tylko, to raz musiałem w swojej karierze testować jakiś tam czujnik położenia, który właśnie pracował w powiedzmy w pętli prądowej. I w tym momencie, jak to się mówi, trzeba było rzeczywiście zmierzyć, jaki tam ten prąd płynie w jednym. Górnym, powiedzmy, położeniu w dolny, ewentualnie wykonać kalibrację, i tak naprawdę to jest chyba funkcja, którą ja osobiście najrzadziej używam. Patrzę jeszcze tak na te mierniki, czy na szybko mogę Wam powiedzieć, co jeszcze ewentualnie może być z takich rzeczy, które, które często może się używać. No ale tak patrzę, że oczywiście i Sanwa i Brymen chociażby ma pomiar w mikroamperach. Jeśli dobrze widzę, no to UT też ma. Ale swoją drogą to też kiedyś będzie można pewne rzeczy jeszcze porównać, popatrzeć, poopowiadać. Dzisiaj myślę, że tak, tak na szybko to, co chciałem Wam przekazać, to przekazałem, a i tak jak zawsze się rozgadałem. Nie przedłużając, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, macie swoje uwagi, to oczywiście zawsze zapraszam do kontaktu mailowego. Adres mailowy jest podany na dole filmu. Jeśli ktoś chce. Się ze mną skontaktować, zawsze jest taka możliwość. To wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Do kolejnego, trzymajcie się, cześć.